W roku 1992 Puchar Europy został przekształcony w Ligę Mistrzów. Dziś pod lupę weźmiemy dosłownie każdy z finałów najważniejszych europejskich rozgrywek właśnie od momentu, gdy powstała UEFA Champions League. Sponsorem kanału jest Superbet. Wraz z kodem FUTGOL pełnoletni widzowie otrzymują cashback do 3500 zł, 20 zł za pobranie aplikacji, bonus od depozytu 200 zł oraz przy wpłacie co najmniej 50 zł dodatkowo darmowy zakład o wartości 34 zł. Przez wiele lat żaden francuski zespół nie był w stanie sięgnąć po Puchar Europy. Jednak, gdy przekształcono go w Ligę Mistrzów, już w premierowej edycji triumfowała Olympique Marsylia, pokonując AC Milan 1-0 w finale. OM posiadało kapitalny skład – Deschamps, Boksic, Desailly czy Weller. Bohaterem spotkania nie został jednak żaden z nich. Gola na wagę tytułu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego zdobył środkowy obrońca Basile Boli. Po meczu sporo mówiło się także o kapitalnych interwencjach wówczas wschodzącej gwiazdy piłki, bramkarza Fabiana Barteza. Dla drużyny z Prowansji był to najlepszy okres w historii. Poza fantastycznymi rezultatami w europejskich pucharach, 4 razy z rzędu zdobywała krajowe mistrzostwo. Właścicielem OM był kontrowersyjny biznesmen Bernard Tapie, któremu Marsylia zawdzięczała te wszystkie sukcesy. Niedługo po wygranym finale Ligi Mistrzów wyszła na jaw afera korupcyjna. Okazało się, że Tapie sięgał po nielegalne metody wygrywania spotkań, przez co Marsylię zdegradowano do drugiej ligi. Finał z roku 1994 należy uznać za ikoniczny. AC Milan dzięki inwestycjom Silvio Berlusconiego stał się jedną z najlepszych drużyn w Europie. Jednak to FC Barcelona, prowadzona przez Johana Cruyffa, była faworytem spotkania. Blaugrana sięgnęła wtedy po 4 mistrzostwa Hiszpanii z rzędu, natomiast AC Milan był prowadzony przez Fabio Capello. Zapowiadano, że będzie to starcie defensywnie grającego AC Milanu z ofensywną FC Barceloną. O stylu gry tamtego Milanu niech świadczy fakt, że w tamtym sezonie sięgnęli po krajowe mistrzostwo, zdobywając tylko 36 bramek w 34 meczach. Fabio Capello wcześniej był uczniem i asystentem legendarnego trenera Arrigo Sacchiego. Przejął ekipę Rossonerich bezpośrednio po nim, jednak jego podejście do futbolu było inne. Choć co prawda, tak jak Sacchi, dalej stawiał na 4-4-2 i pressing, to jednak ekipa z Lombardii grała w sposób o wiele bardziej defensywny. Capello wiedział, że w finale z Blaugraną nie może aż tak bardzo polegać na swojej defensywie. Zawieszeni za kartki byli bowiem kluczowi gracze linii obrony, Costa Curta i Baresi. Rossoneri zaskoczyli i w finale od początku nastawili się na zdominowanie rywala. Ten cel został osiągnięty. Barsa kompletnie nie potrafiła dojść do głosu. Wyraźną przewagę Milanu nad Barceloną potwierdził wynik. Zasłużone 4-0. W każdym z 3 pierwszych finałów Ligi Mistrzów po reformie znalazł się AC Milan. W roku 1995 ich rywalem był Ajax Amsterdam prowadzony przez Louisa van Hala. Zastąpił on na stanowisku trenera Leo Benhakera, który przyjął ofertę Realu Madryt. Van Hal był asystentem u Benhakera i pierwotnie miał być dla Ajaxu tymczasową opcją. Do czasu, gdy Johan Cruyff opuści FC Barcelonę i znów będzie dostępny dla ekipy ze stolicy Holandii. Van Hal wiedział jednak, że to jest właśnie ta chwila, w której może udowodnić swoją wartość. Tak też się stało. W sezonie 94-95 doprowadził Ajax do finału Ligi Mistrzów. W pierwszej połowie AC Milan doskonale zneutralizował atuty drużyny z Amsterdamu. Ajax nie był w stanie kreować dogodnych okazji. Obraz meczu odmieniła decyzja Van Hala w przerwie. Aby ją zrozumieć, najpierw należy zagłębić się w ówczesny sposób gry drużyny Ajaxu. Kiedy grający w systemie 3-4-3 Ajax atakował, obowiązek rozgrywania piłki u Van Hala spoczywał nie na dziesiątce, która jak twierdził w czasach popularyzacji pressingu miała zbyt mało miejsca, tylko na znacznie głębiej ustawionym graczu Rijkaardzie. W pierwszej połowie Rijkaard musiał się jednak mierzyć z intensywnie kryjącym go Bobanem, co znacząco ograniczało jego możliwości. Van Hal wskazał więc Rijkaardowi, aby ten w drugich 45 minutach schodził po piłkę jeszcze głębiej, z dala od Bobana, grając raczej jako kolejny obrońca.
miejsca. W ten sposób Rijkaard w końcu zyskał więcej miejsca i to ułatwiło mu dyktowanie tempa gry. Między innymi dzięki temu w drugiej połowie Ajax zdominował AC Milan, utrzymywał się przy piłce przez 60% czasu i ostatecznie tę dominację przekuł w wygraną. W roku 1996 Louis van Gaal i jego Ajax znów musieli mierzyć się z ekipą z Włoch. Zapowiadano, że będzie to pojedynek idealistycznego, pięknego Ajaxu z pragmatycznym, wyrachowanym Juventusem Marcello Lippiego, który przejął Juve po trenerze Trapattonim. Za Trapattoniego stara dama była niemal całkowicie zależna od Roberto Baggio. Lippi od początku mówił, że jego celem jest to, by drużyna przestała w aż tak dużym stopniu polegać na włoskim gwiazdorze, stając się tym samym zespołem wielowymiarowym i trudniejszym do rozszyfrowania. O tym, że podołał temu wyzwaniu, najlepiej świadczy fakt, że stara dama w drugim sezonie pobytu Lippiego awansowała do finału Champions League, nie mając już Baggio w swoich szeregach. Bianconeri na finał wystawili swoje gwiazdorskie trio atakujących – Del Piero, Viali, Ravanelli. W zespole tym nie brakowało młodych talentów, czego przykładem był właśnie Alex Del Piero, ale kluczową rolę odgrywali gracze bardziej doświadczeni. Każda z formacji posiadała swoich liderów. Byli to Ciro Ferrara w obronie, Didier Deschamps i Antonio Conte w pomocy oraz Gianluca Viali w ataku. Do tego w bramce błyszczał Peruzzi. W środowisku starej damy mówiono o klątwie związanej z rozgrywkami Pucharu Europy i późniejszej Ligi Mistrzów. Bianconeri przez lata nie byli w stanie sięgnąć po najważniejsze europejskie trofeum, a gdy im się już to udało w roku 1985, sukces znalazł się w cieniu tragedii Heysel. Jednak finał z roku 1996 okazał się być dla nich szczęśliwym, choć rozstrzygnięto go dopiero po konkursie rzutów karnych. Paulo Sousa miał nosa co do zmiany klubu. W roku 1996 sięgnął po Ligę Mistrzów z Juventusem, a w kolejnym sezonie trafił do BVB i właśnie z drużyną z Dortmundu ograł w finale swój były zespół, zdobywając Champions League dwa razy z rzędu. Przed finałem mówiono, że to Juve jest faworytem. Stara dama po tym, jak rok wcześniej ograła w finale Ajax, sprowadziła wielkie nazwiska – Vieriego, Boksicza czy Zidana. W tamtym spotkaniu na boisku dominowała stara dama. Kluczową rolę pełnił wszechstronny, grający na pozycji numer 10 Zidane. W ataku pozycyjnym Dortmundczycy nie istnieli, jednak byli zabójczy w aspekcie stałych fragmentów gry. Napastnik BVB Karl-Heinz Riedle w przeciągu 5 minut zdobył 2 gole po rzutach rożnych. W drugiej połowie bohaterami widowiska okazali się gracze, którzy weszli z ławki. Alex Del Piero zdobył gola na 2-1, jednak kilka minut później szansę starej damy na obronę tytułu pogrzebał 21-letni Lars Ricken. Zawodnik ten po latach przyznał, że siedząc na ławce obserwował ryzykowne zachowanie bramkarza Juve, Peruzziego, który przez długą część meczu znajdował się daleko od bramki. W 70. minucie Ricken wszedł na boisko z gotowym planem na to, jak pokonać włoskiego bramkarza. Gdy otrzyma piłkę, od razu postara się go przelobować. Okazja natrafiła się minutę później. Ricken doskonale ją wykorzystał. Dzisiejszy odcinek doskonale odzwierciedla to, jak silne były włoskie drużyny w latach 90. Biorąc pod uwagę jeszcze Puchar Europy, zespoły z Półwyspu Apenińskiego występowały w finale najważniejszych europejskich rozgrywek 7 razy z rzędu. Sezon 97-98 należał do Alexa Del Piero, który zdobył 32 bramki we wszystkich rozgrywkach. Obok siebie miał Inzagiego, a za plecami Zidana. Niezwykle silnym trójzębem w ataku mógł pochwalić się jednak także Real Madryt. Raul, Morientes i Mijatović. Los Blancos przed pierwszym gwizdkiem znajdowali się w gorszej formie od Juve. W lidze zajęli dopiero 4. lokatę. Samo spotkanie nie było porywające. Królewscy skutecznie ograniczali możliwości Zidana za sprawą defensywnego pomocnika Cristiana Carambeu, przez co Bianconeri mieli problem z przetransportowaniem piłki z linii pomocy do atakujących Del Piero i Inzagiego. O wyniku rozstrzygnęła sytuacja, na temat której dyskusje trwają po dziś dzień. Bramkę zdobył Mijatović, jednak wiele osób twierdzi, że gol nie powinien zostać uznany, ponieważ podczas zagrania Roberto Carlosa napastnik znajdował się na spalonym. Nie ma jednak powtórki, która by udowodniła tę tezę.
W roku 1999 po raz pierwszy w finale Ligi Mistrzów od czasu reformy rozgrywek wystąpiła drużyna z Anglii. W kampanii 98-99 droga podopiecznych Sir Alexa Fergusona do finału była wyjątkowo wymagająca. Co prawda najpierw mierzyli się z ŁKS-em Łódź, ale później musieli toczyć boje z Bayernem, Barceloną, Interem czy Juventusem. W finale znów trafili na Bayern Monachium. Bawarczycy przed meczem obawiali się przede wszystkim skrzydłowych swojego rywala. Udało im się namówić UEFA do zwężenia o 4 metry szerokiego boiska na Camp Nou, gdzie odbywał się finał. W tamtym spotkaniu Czerwone Diabły słabo radziły sobie na flankach. Pod nieobecność Keena i Scholesa Sir Alex Ferguson zdecydował się umieścić w środku pola Davida Beckhama. W tym meczu zdecydowanie brakowało jego dośrodkowań ze skrzydła. Bayern błyskawicznie wyszedł na prowadzenie. W trakcie meczu Ferguson zdecydował, że Beckham koniecznie musi wrócić na skrzydło. W ten sposób United zaczęło dochodzić do głosu. Ostatecznie o wyniku spotkania rozstrzygnął doliczony czas gry. Bramki zdobyli Sheringham i Solskjaer, którzy niewiele wcześniej weszli na boisko z ławki rezerwowych. W ostatnim, rozgrywanym w XX wieku finale Ligi Mistrzów, po raz pierwszy w historii spotkały się dwa zespoły z jednego kraju. Real Madryt, najbardziej utytułowany klub w historii Pucharu Europy, i Valencia, która po raz pierwszy trafiła do finału. Drużyna nietoperzy, mimo uboższej względem królewskich historii w najważniejszych europejskich rozgrywkach, wcale nie była bez szans. Wszyscy wiedzieli o jej zabójczej ofensywie. W tamtej edycji Valencia notowała takie wyniki jak 4-1 z Barceloną, 5-2 z Lazio czy 3-0 z Bordeaux. Najsilniejszą stroną ekipy z Mestalla w grze ofensywnej były skrzydła, a w szczególności lewa flanka, na której znajdował się Kili Gonzalez. Z tego względu trener Realu, Del Bosque, nakazał swoim napastnikom, Morientesowi i Anelce, w grze obronnej schodzenie do boku. To spowodowało, że Los Blancos mogli uzyskiwać przewagę liczebną w sektorach bocznych oraz ograniczać liczbę posyłanych do Gonzaleza oraz drugiego skrzydłowego, Mendiety, piłek. W ten sposób Del Bosque pozbawił drużynę Valencii ich wielkiego atutu – skrzydeł. Real ostatecznie wygrał wynikiem 3-0. Na wyróżnienie zasługuje gol zdobyty na 2-0. Wszystko rozpoczęło się od kapitalnego wrzutu Roberto Carlosa z autu w pole karne rywala. Następnie drugą piłkę zebrał Steve McManaman i od razu uderzeniem z voleya pokonał bramkarza. Po ostatnim gwizdku prasa sporo pisała także o wówczas wschodzącej gwieździe futbolu, 19-letnim bramkarzu Ikerze Casillasie. O miano pierwszej drużyny, która w XXI wieku wygra Ligę Mistrzów, walczyły zespoły, które przegrały dwa wcześniejsze finały – Valencia i Bayern. Śmiało możemy nazwać to spotkanie finałem rzutów karnych. To właśnie ten stały fragment gry odegrał kluczową rolę w tym spotkaniu. Już w drugiej minucie jedenastkę na gola zamienił Mendieta z Valencii. Kilka minut później szansy z karnego nie wykorzystał Scholl. W drugiej połowie Bayern po raz kolejny otrzymał jedenastkę i tym razem Bawarczycy ją wykorzystali. Wynik 1-1 utrzymał się do końca, dogrywka także nie zmieniła rezultatu, więc o tym, kto sięgnie po Ligę Mistrzów, przesądził konkurs rzutów karnych, w którym lepszy okazał się Bayern. Drużyna z Monachium sięgnęła po najważniejsze europejskie trofeum po przerwie, która trwała dokładnie ćwierć wieku. Natomiast szkoleniowiec Otmar Hitzfeld został po Ernście Happelu drugim trenerem w historii, który zdobył Puchar Europy z dwoma różnymi zespołami. Później tego wyczynu dokonali także Mourinho, Henkes i Ancelotti. Trofeum Ligi Mistrzów z sezonu 01-02 to największy sukces Realu Madryt w erze Galacticos. Florentino Perez w ramach tego projektu sprowadzał do ekipy królewskich najlepszych ofensywnych piłkarzy świata. Jak zauważa Michael Cox w książce Zonal Marking, w drużynie z Estadio Santiago Bernabeu coraz bardziej brakowało równowagi. Zbyt wielu zawodników domagało się swobody, a grę obronną niemal lekceważono w polityce transferowej. Przy tak wielu ofensywnych graczach kluczową postacią dla Los Blancos stał się defensywny pomocnik Claude Makélélé.
Francuz łatał dziury po dosłownie wszystkich i zabezpieczał duet środkowych obrońców. Największe gwiazdy Realu mogły z czystym sumieniem ruszać do przodu, mając w świadomości to, że w razie straty piłki będzie zabezpieczał ich Makelele. Niektórzy uważali, że odgrywałem rolę służącego, że odwalałem brudną robotę, by prawdziwe gwiazdy mogły wyrazić się na boisku, ale nie postrzegam tego w ten sposób. Sądzę, że odgrywałem kluczową rolę dla równowagi w zespole, mówił Claude Makelele. W finale z Bayerem Leverkusen znów błyszczały największe gwiazdy Realu. Na początku Roberto Carlos kapitalnym wrzutem z autu z połowy boiska zanotował asystę przy golu Raula. Trafienie na 2-1 przeszło do historii. Lewy obrońca Roberto Carlos, wiedząc, że w razie czego może liczyć na asekurację ze strony Claude'a Makelele, często decydował się na odważne wyjścia do przodu. W 45 minucie dośrodkował piłkę do Zidana, a ten za sprawą voleya zdobył jedną z najpiękniejszych bramek w historii finałów Champions League. Finał 2003 był zarówno pierwszym, jak i ostatnim, w którym zmierzyły się dwa zespoły z Półwyspu Apenińskiego. Najbardziej utytułowany klub w historii Serie A, Juventus, rywalizował z najbardziej utytułowanym włoskim zespołem na arenie międzynarodowej, AC Milanem. Rossoneri byli wówczas prowadzeni przez Carlo Ancelottiego. Włoski trener podjął szereg istotnych decyzji. Między innymi przesunął Maldiniego z boku obrony na środek, jednak zmianą, która zrewolucjonizowała nie tylko grę Milanu, ale i cały włoski futbol, było nadanie nowej roli Andrei Pirlo. Ten pierwotnie był wysoko ustawionym, ofensywnym pomocnikiem, natomiast Ancelotti obniżył jego pozycję, czyniąc go tak zwanym registą. Chciał, aby Pirlo dyktował tempo gry z głębi pola. Ta zmiana pozwoliła wykrzesać z włoskiego wirtuoza pełnię potencjału. Juventus przystępował do finału bez swojej największej gwiazdy Pawła Nedveda, który był zawieszony za kartki. W spotkaniu nie brakowało emocji. Już na początku sędzia anulował bramkę Szewczenki dla AC Milanu z uwagi na znajdującego się na pozycji spalonej Rui Costę. Ponadto piłka w całym spotkaniu aż 3 razy trafiała w słupek bądź poprzeczkę. Jednak ostatecznie, po raz pierwszy od czasu reformy, w finale Ligi Mistrzów nie zobaczyliśmy ani jednej bramki. O triumfie Milanu przesądził więc konkurs rzutów karnych. Decydującą jedenastkę wykorzystał Szewczenko. Dość często jeden z najlepszych piłkarskich trenerów w XXI wieku, José Mourinho, jest oskarżany o to, że nie wpłynął tak bardzo na ewolucję taktyki, jak chociażby Jurgen Klopp czy Pep Guardiola. Jednak należy podkreślić to, że Portugalczyk był rewolucjonistą w aspekcie podejścia do przygotowań meczowych i w tym zakresie odcisnął swoje piętno na współczesnym futbolu. Tak zwana periodyzacja taktyczna, którą wypromował na skalę całego piłkarskiego świata, dzięki wygranemu finałowi Ligi Mistrzów w roku 2004, odmieniła sposób myślenia wielu trenerów. Przed sezonem 03-04 najprawdopodobniej nikt nie wierzył w to, że FC Porto, złożone głównie z rodzimych piłkarzy, wygra Ligę Mistrzów. Metody treningowe Mourinho dały jednak ekipie Smoków przewagę nad rywalami. Temat periodyzacji taktycznej jest bardzo złożony i trudno opisać go w kilku zdaniach. Wynalazcą tej idei był Vitor Frade, profesor na Uniwersytecie w Porto. Wielu portugalskich trenerów twierdzi, że nikt, kto nie studiował pod jego okiem, nie może uznać, że w pełni zrozumiał, co kryje się za pojęciem periodyzacji taktycznej. José Mourinho pana Frade poznał na początku lat 90., gdy był pracownikiem Akademii Młodzieżowej Vitória Setúbal. Od tamtej pory utrzymywali kontakt, aż w końcu razem znaleźli zatrudnienie w FC Porto. Przede wszystkim periodyzacja taktyczna całkowicie odrzuciła myślenie, że trening fizyczny, taktyczny, mentalny oraz techniczny mają odbywać się osobno. W ramach tej idei trening musi łączyć te wszystkie 4 elementy. W periodyzacji taktycznej zajęcia mają dokładnie odwzorowywać sytuacje boiskowe. Treningi u Mourinho zawsze trwały 90 minut lub 120, gdy Portugalczyk przygotowywał zespół do spotkania, w którym możliwa była dogrywka. Nie wierzę w zajęcia, na których ćwiczy się z osobna strzelanie, dribbling i wślizgi. Jakiś chłopak może nauczyć się świetnie podawać, ale w trakcie meczu wszystko wygląda inaczej, dlatego kluczowa jest wszechstronna aktywność. Trzeba umieścić wszystkie ćwiczone
elementy w sytuacjach przypominających spotkanie, mówił José Mourinho. Dobre przygotowanie do meczu było dla FC Porto kluczowe. Podopieczni Mourinho bazowali na intensywnym pressingu. Zespół ten zakładał tak intensywny pressing, że musiał szukać możliwości odpoczynku. Portugalczyk uznawał, że najlepszy do tego będzie czas, gdy drużyna jest w posiadaniu piłki, dlatego kazał piłkarzom spokojnie podawać ją między sobą, by ci mieli możliwość odetchnięcia, a przy tym rywal się męczył, ponieważ musiał biegać za futbolówką. Efektem takiej gry była ogromna przewaga FC Porto w posiadaniu piłki. Aż w 10 z 13 meczów rozegranych w Lidze Mistrzów 0-3-0-4 Porto miało wyższe posiadanie piłki od przeciwnika, także w spotkaniach z Manchesterem United czy Realem Madryt. Drużyna Mourinho grała w systemie 1-4-3-1-2, podczas gdy środkowy pomocnik schodził głębiej, zmieniając kształt środka pola w diament. Tę funkcję pełnił Costinha, gracz, który często zbiegał do linii, wsłuchując się w sugestie Mourinho i następnie przekazując je zespołowi. Portugalczyk nazywał go trenerem na boisku. Costinha był bardzo istotnym graczem w układance Mourinho, mówiono o nim o ministro, czyli minister. Bardzo ważnym elementem był również duet środkowych obrońców Jorge Costa i Ricardo Carvalho. Pierwszy był doświadczonym zawodnikiem, typowym walczącym obrońcą, drugi zaś był młodym, perspektywicznym graczem, który wykazywał się techniką i dobrze operował piłką. Kreatywnym centrum zespołu był Deco. W wygranej przez FC Porto edycji Ligi Mistrzów był najlepszym asystentem w rozgrywkach, notując 6 ostatnich podań. Potrafił dryblować przez ciasne przestrzenie jak mało który piłkarz. FC Porto świetnie radziło sobie także w kontratakach oraz w stosowaniu pułapek offside'owych. W finale gracze Monaco aż 12 razy dali się złapać na spalonym. Między innymi przez to w całym spotkaniu nie oddali ani jednego celnego strzału. Drużyna José Mourinho wygrała 3-0. Po 6 latach przerwy w finale Ligi Mistrzów znów znalazła się drużyna z Anglii. Mowa tu o Liverpoolu, który meczem z Milanem w Stambule zapisał się w historii piłki nożnej. AC Milan całkowicie zdominował pierwszą połowę. Rafa Benitez planował w tym meczu orientować się przede wszystkim na grze obronnej, jednak jego plany pokrzyżował stracony na samym początku meczu gol. Na wskutek szybko straconej bramki pomocnicy Gerrard i Alonso, chcąc odrobić straty, musieli zacząć ustawiać się wyżej, grać bardziej ryzykownie niż zakładał to pierwotny plan. Stąd przed linią obrony The Reds zaczęło pojawiać się dużo wolnej przestrzeni, którą doskonale wykorzystywał Kaka. Dzięki temu Brazylijczyk błyszczał podczas pierwszych 45 minut. Rossoneri prowadzili 3-0. Benitez uznał, że musi zaryzykować i zmienił ustawienie zespołu. Przeszedł z systemu z klasyczną czwórką obrońców na 3-4-2-1. Z Traore, Chypią i Carragherem w linii obrony. Wprowadził kolejnego defensywnego pomocnika, Hamana, który wraz z Alonso miał za zadanie zapobiegać kolejnym wbiegnięciom Kaki w wolną przestrzeń. Dzięki wyjściu Hamana od zadań obronnych w większym stopniu został odciążony Steven Gerrard, który zyskał większą swobodę i w drugiej połowie częściej przebywał w okolicach pola karnego Milanu. To właśnie Steven Gerrard zdobył gola na 3-1 w 54 minucie. 6 minut później było już 3-3. W dogrywce bohaterem Liverpoolu okazał się Polak, bramkarz Jerzy Dudek, który obronił strzał Szewczenki z kilku metrów. W konkursie rzutów karnych triumfowała drużyna z Anglii. Dopiero w roku 2006 Arsenal po raz pierwszy w swojej historii zagrał w finale najważniejszego europejskiego pucharu. Największej gwiazdy kanonierów należało szukać w ataku, mowa tu o Thierrym Henrym. Jednak przed finałem z Barcą za największy atut drużyny Wengera wskazywano defensywę, która wówczas szczyciła się liczbą 919 minut bez straconego gola. Trudno jednak liczyć na czyste konto, gdy drużyna rywala posiada w ataku takich graczy jak Ronaldinho czy Samuel Eto'o. Na korzyść The Gunners przemawiał fakt, że w meczu nie mógł wystąpić Leo Messi, który zmagał się z kontuzją uda. Barca wyszła z Eto'o i Julim ustawionymi na skrzydłach oraz Ronaldinho w środku. Początkowo Arsenal radził sobie dobrze. Blaugrana przegrywała walkę o środek pola i częstym planem na przetransportowanie piłki w okolice bramki Arsenalu były dłuższe podania na skrzydła do Eto'o czy Juliego. Wszystko zmieniło się w 18 minucie po tym, gdy ryzykowne wyjście bramkarza Jensa Lehmana zakończyło się czerwoną kartką. W
Wenger zdjął z boiska pomocnika Piresa i wprowadził rezerwowego golkipera Almunię. Dzięki utracie pomocnika przez Arsenal, gra Barsy w środku pola zaczęła wyglądać znacznie lepiej. Deco wyciągał z pozycji Fabregasa, dzięki czemu więcej przestrzeni zyskiwał Ronaldinho. Barsa zaczynała nabierać rozpędu, jednak to kanonierzy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego objęli prowadzenie. Arsenal skupił się już wyłącznie na obronie wyniku. Barcelona atakowała, kanonierzy się bronili. Jednak przez długi czas duma Katalonii nie potrafiła zdobyć gola. Trener Ricard zaczął wpuszczać ofensywnych i kreatywnych graczy kosztem tych odpowiedzialnych za grę obronną. Na tej zasadzie Iniesta zmienił Edmilsona, a Larsson Van Bommela. Tak skoncentrowana na atakowaniu Barsa była w teorii podatna na kontrataki Arsenalu, który przecież dysponował niezwykle szybkim Thierrym Henrym. Jednak ostatecznie w 76 i 81 minucie Blaugrana zadała ciosy, które pozwoliły jej sięgnąć po Ligę Mistrzów. Zarówno dla Barsy, jak i Arsenalu tamten mecz był punktem zwrotnym. Blaugrana rozpoczęła swoją złotą erę, natomiast kanonierzy stracili swój blask i później popadli w przeciętność. Dwa lata po słynnym meczu w Stambule w finale znów spotkały się Milan i Liverpool. Carlo Ancelotti stworzył wówczas kultową jedenastkę Milanu. Ich system nazywano choinką, było to 4-3-2-1. Na jej szczycie znajdował się Filippo Inzaghi, o którym mówiono, że urodził się na spalonym. Celem Ancelottiego było dominowanie w środku pola, a gwarantowało to zarówno umieszczenie w składzie dużej liczby pomocników, oraz fakt, że pomocnicy, którymi dysponował, znani byli z wysokiej jakości piłkarskiej. Podczas akcji ofensywnych szerokość zapewniali natomiast boczni obrońcy. Gdy boczni defensorzy decydowali się na odważne wyjścia do przodu, asekurowali ich dynamiczni pomocnicy Gattuso i Ambrosini. To właśnie w tamtym czasie ekipie Rossonerich przypięto łatkę emerytów. Klub nie mógł się jej pozbyć przez wiele kolejnych lat. Ekipa z Lombardii na mecz z Liverpoolem wystawiła najstarszą w historii finałów Ligi Mistrzów jedenastkę. Średnia wieku wynosiła 31 lat i 34 dni. Ostatecznie to właśnie doświadczona ekipa Rossonerich triumfowała w rozgrywkach. W roku 2008 po raz pierwszy w finale Ligi Mistrzów zmierzyły się ze sobą dwa angielskie zespoły – Manchester United i Chelsea. Przed startem sezonu 07-08 kibice obserwujący okno transferowe Manchester United pukali się w czoło. Spodziewano się przyjścia klasycznej bramkostrzelnej dziewiątki, a tymczasem Sir Alex Ferguson sprowadził Carlosa Teveza, gracza przypominającego charakterystyką obecnego już w składzie Wayne'a Rooney'a. Mówiono, że są to zawodnicy bardziej w typie tego drugiego, bardziej wycofanego atakującego, aniżeli tradycyjnej, klasycznej dziewiątki będącej łowcą goli. W tamtym czasie Ferguson nie chciał jednak, aby jego atakujący byli umieszczeni w jakichś sztywnych ramach, gdzie przykładowo jeden stale występuje za plecami drugiego. Chciał, aby trio Rooney, Tevez i Ronaldo w naturalny sposób wypracowało wspólną grę, w ramach której będą płynnie wymieniali się pozycjami. Cristiano Ronaldo doskonale odnalazł się w tych warunkach. W ciągu jednego meczu był widoczny na lewej flance, prawej i w środku. A Rooney i Tevez oraz opcjonalnie także Park dostosowywali się do niego, wypełniając luki tam, gdzie było to konieczne. Taka swoboda pozwoliła Cristiano Ronaldo na zaprezentowanie pełni potencjału. Został królem strzelców Premier League i Ligi Mistrzów. Doprowadził swoją drużynę do finału. Do najważniejszych meczów Sir Alex Ferguson podchodził jednak w sposób bardziej wyrachowany i wymagał od swoich ofensywnych piłkarzy większej dyscypliny pozycyjnej. Ustawienie Manchester United na mecz z Chelsea przypominało raczej 4-4-2 z Tevezem i Rooneyem w ataku oraz Cristiano Ronaldo na lewym skrzydle. Nieprzypadkowo Ferguson usytuował Portugalczyka właśnie na tej pozycji. Dostrzegł piętę achillesową w szeregach Chelsea w postaci Essiena, który będąc nominalnym pomocnikiem, został zmuszony do gry na nie swojej pozycji, czyli prawej obronie. Sir Alex wiedział, że Essien będzie miał ogromny problem w pojedynkach z Cristiano. Gola na 1-0 zdobył właśnie Ronaldo, który został nieupilnowany przez Essiena. Jednak Chelsea wyrównała za sprawą Franka Lamparda. O tym, kto zdobędzie Ligę Mistrzów, przesądził konkurs rzutów karnych. W decydującym momencie spudłował kapitan i legenda londyńskiego klubu, John Terry,
który poślizgnął się na murawie. Cristiano Ronaldo sięgnął po swoje pierwsze trofeum Ligi Mistrzów. Rozgrywany w Rzymie finał w roku 2009 był niejako zwiastunem tego, co czekało nas w kolejnej dekadzie, czyli rywalizacja pomiędzy Leo Messim a Cristiano Ronaldo. Barca zmierzyła się z Manchesterem United. Był to pierwszy sezon Guardioli w FC Barcelonie. Gdy Katalończyk przejmował Blaugranę, Leo Messi występował na pozycji prawego skrzydłowego. Na początku finałowego starcia z Manchesterem United genialny Argentyńczyk także znajdował się na prawej flance, jednak po 10 minutach Pep przekazał, aby Eto'o zszedł na skrzydło, a w środku ataku w roli fałszywej dziewiątki pojawił się Leo Messi. Była to kluczowa decyzja dla przebiegu tego finału. Przed tym meczem Guardiola tylko dwukrotnie wystawiał Messiego w roli fałszywej dziewiątki. W starciu ze Sportingiem Gijón, wygranym 6-1, oraz podczas wygranego 6-2 El Clásico. Te spotkania utwierdziły Pepa w przekonaniu, że to idealna pozycja dla Messiego na finał Ligi Mistrzów z Manchesterem United. Leo Messi, grając na środku ataku, nie zachowywał się jak typowy środkowy napastnik. Był właśnie tak zwaną fałszywą dziewiątką. Obniżał swoją pozycję i dołączał do linii pomocy, tworząc wraz z Xavim, Iniestą i Busquetsem przewagę liczebną w środku pola względem trzech pomocników Manchester United. Do tego fakt, że Argentyńczyk często się cofał, wykonywał ruch w głąb pola, zmuszał kryjących go środkowych obrońców do podążania za nim, wyciągał ich ze strefy, dzięki czemu więcej przestrzeni w polu karnym zyskiwali schodzący do środka skrzydłowi Henry i Eto'o. O tym, że taktyczny plan Guardioli się powiódł, świadczy fakt, że pierwszą bramkę w tym meczu zdobył Eto'o, który zszedł z prawego skrzydła do środka i zdobył gola, a natomiast autorem drugiego gola dla Blaugrany był usytuowany w środku ataku Leo Messi. Tak FC Barcelona zdobyła swoją pierwszą w historii potrójną koronę. Po hiszpańsko-angielskim finale przyszedł czas na włosko-niemiecki. Inter mierzył się z Bayernem. Co ciekawe, Nerazzurri wyszli na to spotkanie bez ani jednego Włocha w pierwszym składzie. Bawarczycy zdominowali posiadanie piłki, jednak zdecydowanie brakowało im dynamiki w rozgrywaniu futbolówki. Wydawało się, że kontrolują mecz, jednak zdecydowanie nie mieli pomysłu na to, co zrobić z piłką w ostatniej tercji boiska. Piłka krążyła po obwodzie, a niemiecki zespół nie wiedział, jak sforsować defensywę Interu. W wielu momentach ekipa Die Roten, prowadzona przez Van Hala, polegała na indywidualnym talencie Ariana Robena, który poprzez swoją umiejętność driblingu był w stanie stworzyć zagrożenie. Holender w całym meczu zanotował 5 driblingów, najwięcej spośród wszystkich graczy na boisku. Problemy Bawarczyków ze sforsowaniem bloku obronnego Interu skutkowały częstymi stratami piłki w środku pola, co prowadziło do niebezpiecznych kontrataków Nerazzurri. W tych momentach kluczową rolę odgrywał Diego Milito. W sytuacjach, gdy to Inter budował swój atak, bardzo ważna była postać Snydera, który był najbardziej aktywnym graczem w pomocy. Był zaangażowany w niemal każdy atak swojego zespołu. Często obniżał swoją pozycję czy schodził do boków, by tworzyć swoim kolegom opcje podań. Miał najwięcej kontaktów z piłką w swoim zespole. Bohaterem spotkania okazał się Diego Milito, który zanotował dublet. W ten sposób Inter stał się pierwszym włoskim klubem w historii, który sięgnął po potrójną koronę. W roku 2011 znów doszło do pojedynku Barcelony z Manchesterem United. Zwycięstwo Blaugrany w tym spotkaniu było jeszcze bardziej przekonujące niż ich triumf w roku 2009. W roli fałszywej dziewiątki w środku ataku wystąpił Messi, a na skrzydłach znajdowali się Pedro i David Villa, którzy w aspekcie wbiegania za linię obrony rywala byli jeszcze lepsi od duetu Henry Eto'o. Trio MVP zapisało się złotymi zgłoskami w dziejach dumy Katalonii. Leo Messi prowadził grę ze środka pola, nakłaniał środkowych obrońców do opuszczania pozycji, a następnie dzięki temu robiło się miejsce w polu karnym. Argentyńczyk zagrywał prostopadłe podania do zbiegających ze skrzydła właśnie w pole karne Villa i Pedro. Messi stał się piłkarzem wszędobylskim i kompletnym. Rozpoczynał akcję jako ósemka, następnie stając się dziesiątką i kończąc akcję jako dziewiątka. Zwieńczeniem jego kapitalnego sezonu był finał na Wembley, gdzie popisał się m.in. piękną bramką z dystansu.
Podczas sezonu 11-12 ówczesny właściciel Chelsea, Roman Abramowicz, zastąpił zwolnionego André Villas-Boasza Włochem Roberto Di Matteo, zatrudnionym w roli tymczasowego szkoleniowca. Di Matteo uczynił Chelsea drużyną solidniejszą w obronie. Bayern Juppa Heynckesa był natomiast zespołem bazującym na atakach pozycyjnych i dążącym do dominacji. W topowych 5 europejskich ligach wówczas tylko Barcelona mogła się pochwalić średnio wyższym posiadaniem piłki. Londyńczycy przeszli w półfinale ekipę Blaugrany, zagęszczając środek pola i zmuszając rywala do dośrodkowań. Di Matteo wiedział, że filigranowi atakujący Barsy będą przegrywać po dośrodkowaniach pojedynki powietrzne z rosłymi defensorami Chelsea. Jednak problem Chelsea był taki, że Bayern, który tak jak Barca lubił długo utrzymywać się przy piłce i świetnie sobie radził w ataku pozycyjnym, dodatkowo posiadał wysoką i silną dziewiątkę, która bardzo dobrze radziła sobie w pojedynkach główkowych – Mario Gomeza. We Blues wiedzieli, że tym razem nie mogą pozwolić sobie na dużą liczbę dośrodkowań. Di Matteo zdecydował się więc na niespodziewany ruch. W pomocy umieścił Ryana Bertranda. Nie dość, że gracza, który był niezbyt doświadczony, to jeszcze takiego, który nominalnie występował na pozycji lewego obrońcy. Włoski trener wiedział, że Bayern ogromne zagrożenie stwarza poprzez prawą flankę za sprawą skrzydłowego Robena oraz ofensywnie grającego bocznego obrońcy Filipa Lama. Bertrand w razie potrzeby miał za zadanie wspierać lewego obrońcę Chelsea, Ashley Cole'a, w pojedynkach z Robenem i Lamem. Podczas półfinałowego starcia z Barceloną, jednym z najczęstszych sposobów Chelsea na przetransportowanie piłki w okolice bramki rywala były długie, bezpośrednie podania od bramki do tak zwanego targetmana, czyli Didiera Drogby. Jednak podczas finałowego starcia, niemal za każdym razem, gdy Petr Cech znajdował się przy piłce, Bastian Schweinsteiger ustawiał się przed Iworyjczykiem, utrudniając taką grę ekipie We Blues. Od początku było wiadomo, że to Bayern będzie dążył do dominacji, a Chelsea będzie polegała na zorganizowanej obronie i kontratakach. W spotkaniu jednoznacznie przeważali Bawarczycy. Wyraźnie pokazuje to statystyka strzałów. Jednak dopiero w 83. minucie spotkania Die Roten zdołali zdobyć gola, na którego zasługiwali już o wiele wcześniej. Zaledwie 5 minut po tej bramce Didier Drogba wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego i było 1-1. W dogrywce rzut karny zmarnował Robben i o triumfie Chelsea zdecydował konkurs rzutów karnych. Jedni powiedzą, że o zwycięstwie We Blues przesądziło szczęście, inni, że to wola walki. Faktem jest jednak to, że podopieczni Di Matteo stali się pierwszą londyńską drużyną w historii, która sięgnęła po trofeum Champions League. Do 3 razy sztuka. Bayern Monachium na przestrzeni 4 lat 3 razy trafiał do finału. Najważniejsze europejskie klubowe trofeum udało im się jednak zdobyć dzięki ostatniej z tych prób. We wcześniejszych latach mieliśmy już angielski, włoski i hiszpański finał. Tym razem po raz pierwszy zmierzyły się drużyny z Niemiec. Borussia Dortmund Jurgena Kloppa na cały świat wypromowała ideę kontrpressingu, który polegał na tym, że drużyna po stracie piłki, zamiast cofać się pod własną bramkę, wręcz przeciwnie, doskakiwała do rywala, próbując odebrać mu futbolówkę. W ten sposób BVB było w stanie tworzyć sobie dogodne okazje. Wiele razy dzięki kontrpressingowi odbierali piłkę w okolicach bramki rywala i wtedy od gola dzieliły ich jedno, dwa podania. Trener Bayernu Jupp Heynckes wiedział, że to takiej grze BVB zawdzięcza mistrzostwa Niemiec i postanowił zainspirować się Dortmundczykami. Podwędził ich ideę pressingu i kontrpressingu, co bardzo nie spodobało się Jurgenowi Kloppowi. Zrobili nam to samo co Chińczycy przemysłowi. Widzą co robią inni, kopiują to, a potem obierają tę samą drogę, tyle że mając więcej pieniędzy. Żalił się Jurgen Klopp. Bawarczycy mieli idealnych wykonawców do tego sposobu grania. Niezwykle ważną rolę odgrywał Mario Mandzukic, który jako napastnik w grze obronnej pracował z ogromną intensywnością. Ponadto w środku pola Die Roten mieli silnych i wybieganych Schweinsteigera i Javiego Martineza. Bayern chętnie korzystał z siły fizycznej swoich zawodników. Zwykle przejmowali oni piłkę po bezpośrednich starciach oraz wślizgach, a nie poprzez wyprzedzenie przeciwnika. Mecz Bayernu z Borussią z roku 2013 uznaje się za jeden z najlepszych finałów w dziejach. Spotkały się w nim dwa zespoły przyzwyczajone do wysokiego tempa, intensywności i ostrego pressingu.
Początek meczu należał do BVB. Podopieczni Kloppa presowali tak intensywnie, że Bawarczycy nie byli w stanie budować akcji ofensywnych od obrony. BVB nie było jednak w stanie wytrzymać całego spotkania na takiej intensywności. Nie wykorzystało swoich szans w pierwszych 25 minutach i od tamtej pory do przerwy inicjatywę przejął Bayern. Druga połowa wyglądała podobnie. Najpierw dominowała Borussia, później Bayern. To właśnie ostatnie 30 minut, w których lepsi byli Di Rotten, przeważyło o zwycięstwie. Absolutnym bohaterem był Arjen Robben, który w trakcie meczu zmieniał swoją pozycję. Raz grał na skrzydle, raz w środku ataku. Wiele razy wbiegał za wysoko ustawioną linię obrony BVB. Zanotował asystę przy golu Mandzukicia, a później w końcówce zdobył gola. Tak Bayern Monachium dołączył do grona zespołów, które sięgnęły po potrójną koronę. Po 12 latach przerwy Real Madryt znów zagrał w finale Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy w historii zmierzyły się w nim drużyny z tego samego miasta. Królewscy przegrali w tamtym sezonie z Atletico wyścig o Mistrzostwo Hiszpanii. Ostatecznie zajęli trzecią lokatę, jednak Los Blancos przyzwyczaili nas do tego, że oni nie rozgrywają finałów Ligi Mistrzów. Oni je wygrywają. Los Blancos w trakcie spotkania znacznie dłużej utrzymywali się przy piłce i nadawali tempo spotkania. Próbowali zaskoczyć ekipę Atletico szybkimi zmianami kierunków ataku, jednak trudno było im się przebić przez blok obronny Los Colchoneros. Zespół Simeone słynął ze świetnej organizacji w grze obronnej. Momentami Atletico było w stanie zaskoczyć rywala wyższą presją. Napastnicy kilkakrotnie naciskali Rafaela Varana, odcinali go od podań do przodu i zmuszali go do odegrania piłki do Ikera Casillasa. Przed spotkaniem zastanawiano się, czy Diego Costa, napastnik Atletico, będzie zdolny do gry. Ostatecznie wyszedł w pierwszym składzie, jednak trener był zmuszony zdjąć go po zaledwie 9 minutach spotkania. Ten błąd kosztował Atletico bardzo wiele. W ten sposób argentyński trener na wstępie stracił jedną zmianę. Do końca spotkania zostały mu już tylko dwie. Rojiblancos wyszli na prowadzenie w 36 minucie, wykorzystując błąd Ikera Casillasa. Ciężko pracowali w obronie i długo utrzymywali ten rezultat, jednak w ostatnich sekundach meczu gola głową zdobył Sergio Ramos, doprowadzając do dogrywki. Drużyna Atletico była już wykończona. Los Blancos dłużej utrzymywali się przy piłce w trakcie meczu, więc Atleti musieli więcej za nią biegać. Simeone nie miał już żadnych zmian, a konieczne było chociażby zdjęcie z boiska Juanfrana. Wykończony zespół Atletico nie miał szans. Real Madryt strzelił w dogrywce 3 gole, stając się tym samym pierwszą drużyną w historii, która zdobyła dwucyfrową liczbę Pucharów Europy. W roku 2015 w finale FC Barcelona zmierzyła się z Juventusem. Trenerzy tych zespołów chwilę wcześniej przechodzili trudne momenty, jednak ostatecznie dowiedli swojej wartości. Gdy przed startem tamtego sezonu władze Juventusu ogłosiły, że kończą współpracę z uwielbianym przez kibiców Antonio Conte i zatrudniają znienawidzonego Maxa Allegriego, do niedawna szkoleniowca Milanu, fani starej damy zbuntowali się. Pod ośrodkiem treningowym organizowano protesty, a w mediach społecznościowych powstawały szkalujące włoskiego trenera profile. Kilkanaście miesięcy później Allegri był już bohaterem w stolicy Piemontu. Natomiast Luis Enrique najtrudniejszy czas w Barsy przechodził na początku stycznia 2015 roku, gdy po porażce z Realem Sociedad zastanawiano się nad jego dalszą przyszłością. Później jednak dowiódł swojej wartości, notując serię zwycięstw. Tylko przypomnę, że Leo Messi w swoim pierwszym finale Ligi Mistrzów współpracował w ramach ofensywnego trójzębu z Henrym i Eto'o, w drugim z Pedro i Villą, a w roku 2015 jego partnerami byli Suarez i Neymar. Bez tej dwójki Blaugrana nie wygrałaby Ligi Mistrzów. Przed ich przyjściem rywale znaleźli receptę na ograniczenie możliwości ofensywnych Barcy. Głęboka i zwarta obrona, pozbywanie rywala możliwości prostopadłych podań, zmuszanie Katalończyków do zagrywania w poprzek boiska. Katalońska gra pozycyjna przestawała być skuteczna do momentu przyjścia Suareza i Neymara. Posiadali oni na tyle duże umiejętności dryblerskie, że zespół mógł zacząć bazować na ich indywidualnym talencie. Wcześniej jedynym solistą był Messi. Tylko on, mijając kilku rywali, był w stanie w niespodziewany sposób naruszyć zwartą i głęboko cofniętą strukturę rywala.
Gdy dołączyło do niego kolejnych dwóch genialnych solistów, okazało się, że prosta strategia rywali, polegająca na głębokim ustawieniu się pod własnym polem karnym, generowała duże zagrożenie. Blaugrana po golach Rakitica, Suareza i Neymara wygrała z Juve 3-1, stając się pierwszym klubem w historii, który dwukrotnie sięgnął po potrójną koronę. W roku 2016 ponownie doszło do finału z udziałem Realu i Atletico. Tym razem szkoleniowcem Los Blancos nie był już Carlo Ancelotti, a Zinedine Zidane. Francuz długo był przygotowywany do pracy z pierwszym zespołem Realu Madryt. Po zakończeniu kariery piłkarskiej najpierw był doradcą dla Florentino Pereza oraz łącznikiem na linii szatnia-prezes. Następnie pełnił funkcję asystenta u Carlo Ancelottiego. Później przejął drużynę rezerw Los Blancos. Cały czas był blisko szatni, poznawał dokładnie piłkarzy i budował z nimi relacje. Zaprzyjaźnił się m.in. z Karimem Benzemą. Gdy obejmował stery Realu Madryt, znał swój zespół od podszewki i doskonale wiedział, jak osiągnąć z nim sukces. Po przyjściu nie przeprowadził transferowej rewolucji. Wręcz przeciwnie, patrząc na pierwszy skład, należy stwierdzić, że korzystał praktycznie z tych samych graczy, co jego poprzednicy, a jednak mimo tego uczynił Los Blancos drużyną znacznie lepszą. Na mecz w Mediolanie wyszła wręcz kultowa jedenastka Los Blancos ze słynnym trio BBC z przodu. Atletico zaprezentowało się w sposób niepodobny do siebie. W pierwszej połowie było dość ospałe i nie broniło się w sposób tak zwarty i intensywny, z jakim je kojarzono. Do przerwy przegrywało 0-1. Natomiast w drugiej połowie Simeone przeszedł na 4-1-4-1, wprowadzając Yannicka Ferreira Carrasco za Augusto. Ta zmiana sprawiła, że Rojiblancos dłużej od rywala utrzymywali się przy piłce. Natomiast Real był bardziej pasywny. Na początku drugiej odsłony, w której Atletico prezentowało się naprawdę dobrze, karnego nie wykorzystał Antoine Griezmann, jednak później dośrodkowanie wykorzystał wpuszczony z ławki Carrasco. Dogrywka nie przyniosła zwycięzcy i o wszystkim rozstrzygnął konkurs rzutów karnych. W nim kropkę na D postawił Cristiano Ronaldo, który wykorzystał decydującą jedenastkę. W roku 2017 w finale spotkały się Juventus i Real Madryt. Od czasu reformy Ligi Mistrzów nikomu wcześniej nie udało się obronić tytułu najlepszej drużyny w Europie, więc wielu twierdziło, że to Juve sięgnie po trofeum. Przede wszystkim był to pojedynek bardzo bramkostrzelnej drużyny Realu Madryt, która w tamtej edycji średnio zdobywała 2,36 gola na spotkanie, z żelazną defensywą, z którą kojarzoną był Juventus. Do meczu finałowego Bianconeri stracili tylko 3 gole w 12 spotkaniach. Ważną rolę w grze obronnej odgrywał Mario Mandzukic, którego we Włoszech nazywano pierwszym obrońcą starej damy. Swoją zawziętością i zaangażowaniem w pracę w defensywie Chorwat wyróżniał się już we wcześniejszych czasach, gdy był graczem Bayernu czy Atletico. W stosunku do wcześniejszego sezonu główną zmianą w szeregach Realu był częściowy rozpad trio BBC. Gareth Bale był kontuzjowany przez większą część sezonu, a Zidane zastąpił go poprzez Isco, który otrzymał od trenera ogromną swobodę w poruszaniu się po boisku. Pierwsza połowa finału, jak na standardy Realu Madryt, nie była zbyt udana. Początkowo Juventus dobrze się bronił w ustawieniu 4-4-2, zabezpieczając środek, a gdy piłkarze Realu zagrywali futbolówkę do boku, stara dama przechodziła na system 3-4-3. Wydawało się, że na każdy ruch Zidana ekipa Allegriego ma odpowiedź. Po pierwszych 45 minutach było 1-1, jednak w drugiej połowie od samego początku Real znacznie przyspieszył swoją grę i dominował już do ostatniej minuty. Zasłużenie rozgromił starą damę, generując znacznie wyższe XG. Los Blancos stali się pierwszą drużyną w dziejach, która obroniła tytuł Ligi Mistrzów. W roku 2018 Liverpool zmierzył się z Realem Madryt. Królewscy w pierwszej połowie stawiali na cierpliwie budowane ataki od obrony, złożone z wielu krótkich podań, natomiast Liverpool grał w sposób bardziej bezpośredni. Po odbiorze chcieli błyskawicznym podaniem znaleźć swoją największą gwiazdę, Mohameda Salaha. Obrońcy królewskich dobrze przewidywali jednak intencje Liverpoolczyków. Sytuację ekipy Kloppa dodatkowo skomplikowała kontuzja barku Salaha, który opuścił murawę w 31 minucie. Do przerwy było 0-0. Los Blancos, mimo dużej przewagi w posiadaniu, nie stworzyli sobie większej liczby okazji od rywala i w drugiej odsłonie meczu uznali, że lepiej będzie postawić na bardziej bezpośredni futbol i dłuższe podania. Pierwszy gol w meczu padł w absurdalnych okolicznościach.
bramkarz Liverpoolu Loris Karius popełnił błąd. Jego podanie rękoma do obrońcy zostało przerwane przez Karima Benzemę i ten skierował piłkę do siatki. Później The Reds wyrównali po rzucie rożnym. Gra stała się bardziej otwarta, a widowisko ciekawsze. Zidane zdjął z boiska Isco i wpuścił Bale'a. Walijczyk stał się bohaterem finału. Najpierw zdobył kapitalnego gola przewrotką, a później strzałem z dystansu ustalił wynik spotkania. Piłka nie wpadłaby do siatki, gdyby nie kolejny fatalny błąd Kariusa, który nie zdołał utrzymać w rękach futbolówki. Madrytczycy dokonali niemożliwego. Wygrali Ligę Mistrzów trzeci raz z kolei, a Cristiano Ronaldo po raz szósty z rzędu został królem strzelców tych rozgrywek. W roku 2019 w finale Ligi Mistrzów spotkały się dwa angielskie zespoły, Liverpool i Tottenham. Podopieczni Jurgena Kloppa błyszczeli na przestrzeni całego sezonu, jednak punkt kulminacyjny w postaci finału nie był tak spektakularny w ich wykonaniu. Szkoleniowiec drużyny z Anfield postawił na bezpośrednią grę i długie podania. The Reds wielokrotnie okazji do stworzenia zagrożenia szukali za sprawą szybkiego przetransportowania futbolówki w tercję obronną rywala. O tym, że Klopp w tamtym spotkaniu postawił na bezpośredni futbol, świadczą liczby. The Reds odnotowali zaledwie 36% posiadania piłki, co było ich najniższym wynikiem w sezonie. W każdej fazie tego spotkania, dłużej przy futbolówce, utrzymywali się gracze Tottenhamu i to także oni presowali z większą intensywnością. Średnia długość podania Liverpoolu w całym tamtym sezonie wyniosła poniżej 20 metrów. W finale było to 22,75 metra. Przez fakt, że gracze Liverpoolu częściej decydowali się na długie, bardziej ryzykowne zagrania, rzecz jasna spadła także dokładność ich podań. Liczba podań, które wymienili w tym spotkaniu, była ponad 3 razy mniejsza niż zwykle. Tak więc w trakcie tego spotkania dłużej przy piłce utrzymywał się Tottenham, jednak postawienie na bezpośredni futbol przez Kloppa okazało się być skuteczniejszym rozwiązaniem. The Reds wygrali 2-0. Hansi Flick przejął Bayern w trakcie sezonu 19-20 jako trener tymczasowy. Jego imponująca praca z drużyną Die Roten sprawiła, że w krótkim czasie stał się on jednym z najbardziej poważanych trenerów na świecie. O tym, jak silni byli wówczas Bawarczycy, niech świadczy fakt, że w tamtej edycji średnio zdobywali 3,75 bramki na spotkanie. To abstrakcyjny rezultat. Spośród drużyn, które wyszły z grupy, drugi w tej statystyce był Manchester City z wynikiem 2,19 gola na mecz. Ekipa z Monachium tę ogromną liczbę bramek zawdzięczała m.in. duetowi Lewandowski-Miller. W topowych europejskich ligach nie było dwóch graczy, którzy częściej by sobie wzajemnie asystowali. Jednak przy tym spodziewano się także, że rywale Bayernu w finale, ekipa PSG, postraszy bramkę Die Roten. Paryżanie w 34 meczach Ligi Mistrzów z rzędu zdobywali przynajmniej jedną bramkę. Największe zagrożenie dla Neuera stanowili oczywiście niezwykle szybcy Mbappé oraz Neymar, nieustannie wbiegający za wysoko ustawioną linię obrony Bayernu. Ostatecznie o wygranej Bawarczyków przesądził wychowanek PSG, Kingsley Coman. Robert Lewandowski z 15 bramkami na koncie został pierwszym w historii Polakiem, który sięgnął po koronę króla strzelców Champions League. Thomas Tuchel w styczniu 2021 roku przejął znajdującą się w kryzysie Chelsea. The Blues zajmowali 9. lokatę w lidze. Niemiec zmienił system, przeszedł z czwórki obrońców na trójkę w układzie 3-4-2-1. Gra Londyńczyków poprawiła się z miejsca. Zakończyli sezon w ligowym top 4 i wywalczyli awans do finału Ligi Mistrzów, w którym zmierzyli się z Manchesterem City. Pep Guardiola zaskoczył już przed pierwszym gwizdkiem. W podstawowym składzie nie wystawił ani jednego z dwójki defensywnych pomocników, Fernandinho czy Rodriego. Brak nominalnej szóstki nie był jednak największym problemem tego zespołu. Manchester City jednoznacznie przeważał w posiadaniu piłki, potrafił wejść do tercji obronnej ekipy Chelsea, jednak obywatele jednoznacznie cierpieli na brak klasycznej dziewiątki, która wyszłaby na pozycję i wykończyłaby atak. O niemocy podopiecznych obywateli niech świadczy fakt, że po 7 minucie spotkania nie oddali oni nawet jednego celnego strzału. Tymczasem Chelsea stwarzała sobie wiele dogodnych okazji. Defensywę The Citizens nękali ruchliwi Timo Werner i Kai Havertz. Drugi z nich przesądził o zwycięstwie ekipy The Blues.
Kiedy na początku roku 2022 do Liverpoolu zawitał lewy skrzydłowy Luis Diaz, spodziewano się, że piłkarz ten będzie powoli wprowadzany do zespołu kosztem Sadio Mane, któremu kończył się kontrakt. Okazało się jednak, że Jurgen Klopp pogodził obecność jednego i drugiego w składzie. Diaz zajął swoją nominalną pozycję na skrzydle, a Sadio Mane wylądował w środku ataku w roli fałszywej dziewiątki. Grający w środku ataku Senegalczyk zdobył gola w ćwierćfinale i dwie bramki w meczach półfinałowych. Na finał z Realem Madryt także wyszedł jako środkowy napastnik, miał swoje szanse, jednak na trafienie nie pozwolił mu bohater tego meczu, Thibaut Courtois. Podczas meczu optycznie znaczną przewagę miał Liverpool. W Reds w ostatniej tercji wymienili 130 podań więcej od swojego rywala, jednak królewscy dobrze radzili sobie, broniąc się w głębokiej obronie. Liverpool miał zablokowane wszystkie wejścia w pole karne. Wszyscy sprawiali wrażenie, jakby staranne przesuwanie, asekurowanie i wybijanie leżało w ich naturze, jakby ich trenerem był Diego Simeone lub José Mourinho, pisał Michał Trela w swojej analizie po meczu. Liverpool musiał więc szukać innych sposobów na sforsowanie szyków obronnych Los Blancos. Jordan Henderson i Trent Alexander-Arnold posyłali dośrodkowania z półprzestrzeni. Podopieczni Kloppa wykonali w sumie 21 dośrodkowań w pole karne Liverpoolu, ponad 4 razy więcej od królewskich. Na niewiele się to jednak zdało, ponieważ piłkarze Los Blancos raz za razem wygrywali pojedynki główkowe o piłkę. Mocno zaangażowany był w nie także Karim Benzema, który więcej razy wybijał piłkę z własnego pola karnego od chociażby Davida Alaby. Real podczas całego spotkania oddał tylko jeden celny strzał na bramkę. Piłka po nim trafiła do siatki. Los Blancos podczas akcji bramkowej wykorzystali wadę systemu 4-3-3 Liverpoolu. Na wysokości linii pomocy w bocznych sektorach występuje w nim niedobór zawodników. W 59 minucie królewscy zagrali piłkę w tamten obszar, co sprowokowało bocznego defensora Liverpoolu, Robertsona, do opuszczenia strefy. W ten sposób trzech napastników królewskich atakowało już tylko trzech defensorów Liverpoolu, ponieważ Robertson został z tyłu. Los Blancos ruszyli prawym skrzydłem, Valverde dośrodkował piłkę do Viniciusa, a ten wykorzystał swoją szansę. W Reds wygenerowali znacznie wyższy wskaźnik goli oczekiwanych w tym meczu, jednak Madrydczycy po raz kolejny potwierdzili frazes o tym, że finałów się nie gra, a finały się wygrywa. Na dziś to już wszystko, wielkie dzięki za uwagę, zachęcam Was także do oglądania moich poprzednich filmów i do usłyszenia w kolejnym odcinku.